Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną piękną analizę, piękną partię i analizę wspaniałych zawodników. No muszę powiedzieć, że tych perełek zakopanych w partiach szachistów jest jeszcze mnóstwo. Trzeba je powoli odkrywać. No i jedna z nich to właśnie partia wizwa Nathan Anand kontra Levon Aronian z 2008 roku. Niezwykle silni arcymistrzowie i atak marszala. To jest taki atak w partii hiszpańskiej i od razu może przejdę do rzeczy. Bardzo ładna gra. Zapraszam serdecznie e4, posunięcie e5, atak marszala, czyli z perspektywy czarnych właśnie pokazuje, żeby zobrazować jak to mniej więcej wygląda, skoczek f3, skoczek c6, posunięcie goniec b5, a6, Widzimy atak na gońca, goniec albo zbija, można zbić, co nie przeszkadza, ale częściej grają goniec A4, skoczek na E6, posunięcie pod tytułem Roszada, goniec E7. No i teraz w tej sytuacji wieża zagrała na E1. Moi drodzy, oczywiście to są wszystko dobre ruchy, normalne, teoretyczne, lecz przestrzegam przed jedną rzeczą, jeśli chodzi o grę białymi. Jeśli w tym momencie byśmy zbili skoczka z pokusą wzięcia pionka, to nie skończy się to dobrze dla białych. Z tego względu, że wybijamy tutaj pionkiem A wydawałoby się, że jest ok Po wybiciu skoczkiem Tak naprawdę czarne wyrównują sytuację Totalnie grając hetmanem na D4 I w tym, w tym momencie skoczek gra na F3 Zbijamy pionkę Czyli odbijamy pionkę, ale zwierzę E1 I można by było powiedzieć, że to białe tutaj łapią inicjatywę Z tego względu, że jest związanie Nic bardziej mylnego Bo na przykład hetman G6 Tutaj są groźby pod tytułem goniec H3 Ale jakby Hetman zagrał na E2 i goniec na E6 się zasłonił z próbą zrobienia długiej roszady, krótkiej roszady no to można by było napotkać też takie posunięcie skoczek D4 i faktycznie niedoświadczeni zawodnicy mogliby mieć tutaj czarnymi problem lecz problem jest dla białych Dlatego że robimy roszadę. Nie zważamy na to, że nam biją tutaj gońca. No, sprawdźmy. Po wybiciu jest wybicie i Hetman zbija z szachem. No, i można by powiedzieć, że białe są świetne. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. To już troszeczkę, oczywiście, dalszy, dalsze odgałęzienie. Lecz myślę, że dosyć forsowne. I po tym posunięciu, oczywiście, Hetman E7 przegrywa, bo jest wieża E8 i nie ma jak się bronić. Więc straty materialne po stronie białych. No, ale powiedzmy w, tym, w, tym, w tej sytuacji, jakby białe na przykład zagrały D4 z rozwojem gońca, no to. Myślę, że goniec D6 załatwia sprawę. Moi drodzy, pozycja czarnych tu jest wyśmienita. Bez pionka czarne stoją lepiej. Zdecydowanie można nawet powiedzieć na pograniczu wygranej. Tutaj grozi wieża E8. Białe za dużo temp tracą, żeby ruszać się Hetmanem. Skoczek w gotowości. Goniec w gotowości. Hetman w gotowości. Wieża w gotowości. Kolejna wieża w gotowości. Król Bezpieczny. Żyć nie umierać. Taka pozycja oczywiście nie powstała w partii po gońcu e7 wieża zagrała na e1 i b5 tradycyjnie w partii hiszpańskiej przeganiamy gońca, goniec zagrywa na b3 myk polega na tym, że nie można jeszcze zagrać skoczkiem bo tutaj tracimy wtedy pionka no więc czarne muszą jakoś reagować na przykład d6 też można zagrać roszada jednak nastąpiła, to jest też dobry ruch posunięcie c3, aby goniec miał furtkę, tradycyjnie w partii hiszpańskiej no i teraz Lewon Aronian, sympatyczny zawodnik zresztą Ananda też uwielbiam to są fantastyczni szachiści można powiedzieć no idole tak naprawdę niezwykle silni. No, Anand był mistrzem świata i to pięciokrotnym. Moi drodzy widzowie, w tej sytuacji czarne zagrały właśnie ten atak marszala po posunięciu D5. Bardzo ciekawe zagranie. O co w tym wszystkim chodzi? Przede wszystkim czarne chcą i stawiają na rozwój figur. Po wybiciu na D5 tak też w partii było. Skoczek wybija, to jest dosyć forsowne zagranie. No, oczywiście, goniec nie wybija, bo Hetman wybije na D5 i czarne stoją świetnie. W tym momencie skoczek na E5 zbija pionka. No, i tutaj się czarnymi godzimy i odbijamy skoczka. I, znaczy, tracimy pionka za cenę szybkiego rozwoju. Bardzo ważne posunięcie C6. Jakby się tutaj białym zachciało zbić skoczka, no to na pewno czarne się bardzo z, te, z tego cieszą, z, wybijając pion, izolowany, jest mało ważny w porównaniu do pary gońców, która zostaje i jeszcze nie do rozwoju figur przeciwnika, to jest na duży plus dla czarnych. No więc tutaj wieża ucieka na e1, to są teoretyczne zagrania mimo wszystko i goniec d6. Goniec zaczyna się przyglądać tutaj wrogo królowi. W tym momencie nastąpił ruch g również teoretyczny. No i tak naprawdę jak grać dalej? Tutaj widuje się takie ruchy pod tytułem wieża e8 na przykład. No ciężko stwierdzić, bo ja tego akurat nie gram, ale jakiś skoczek F4, takie dzikie posunięcie można by było próbować zagrać, to silniki podpowiadają. No ale dobra, mniejsza o większość tutaj czarne zagrały wieżą na E8 w tej sytuacji. Białe D4 starają się jak najszybciej tutaj wyprowadzić te figury, aby skonsolidować armię i starać się bronić. No i tutaj czarne wybijają ostatnią tutaj ciężką figurę, która byłaby teoretycznym obrońcą króla, i teraz następuje ruch, który mi się bardzo, bardzo podoba. Z reguły, znaczy, powiem tak. Aronian jest takim zawodnikiem, który bardzo lubi wprowadzać do swojej gry nowe idee. Jak wiemy, na najwyższym poziomie światowym jest to bardzo trudne zadanie, gdyż praktycznie tam zostało wszystko wymyślone. To znaczy, Uważam, że w szachach nie jest jeszcze wszystko na 100% wymyślone, jeśli chodzi o te debiutów i idee, bo one powstają ciągle nowe, tylko my ich nie widzimy, gdyż partii jest stosunkowo mniej na najwyższym poziomie, aniżeli właśnie tych idei, które jeszcze czekają na swoje odkrycie i na dobre okazje. Dobrze, wieża A7. To jest ten ruch, który bardzo ładnie tutaj zobrazuje, żeby zająć wolną linię. Goniec zagrywa na E3, wieża E7. Zauważmy, że... Czarne spokojnie oddają tego skoczka, właśnie w każdym momencie odbijamy, i mamy gońca, który tutaj lawiruje po białych polach niesamowicie. W tej sytuacji skoczek zagrał na D2. Hetman E8 wzmacnia atak na punkt właśnie E3 i prowokuje, tak naprawdę, do wybicia albo skoczka, albo zagraniem skoczkiem na F1 z obroną punktu E3. W tej sytuacji tradycyjnie przy układzie takim domkowym, Należy zagrać posunięcie, prawie bez myślenia oczywiście, czyli ideowe posunięcie, no bo widać, że wszystkie figury są przygotowane do ataku, nawet goniec, który jeszcze oczywiście nie wyszedł, on już gra. Jest to ruch H5. No trzeba gryźć przeciwnika z tej strony. Czasami ten pionek zawędruje na pole H3, Hetman się pojawi na F3 i damy mata. No, byłoby pięknie, to się łatwo mówi, trudniej zrobić oczywiście. W tej sytuacji czarne, białe, znaczy się, zagrały na A4. Próba, oczywiście, otworzenia wieży, tam jakieś może opcje kontry, ale czarne się w ogóle tym nie przyjmują. Absolutnie nie zbijamy, nie, 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 bo tutaj dostaniemy kopnięcie C4 i może być problem. Nie w tej sytuacji, oczywiście, po wybiciu trzeba zareagować, ale potem będzie opcja C4. Tutaj goniec zagrywa na E6, goniec na D1 i widzimy, że białe przystępują troszeczkę do obrony, chociaż silnik tutaj jest po stronie białych, ale ze względu na to, że jest ten pion więcej. H4. Ruch obowiązkowy. Bicia się w ogóle nie boimy, a nawet chcemy, żeby bicie nastąpiło. Y, fatalnie by to wyglądało u białych, jakby pianek zbił na H4. W ogóle fatalnie, bo rozbija króla przede wszystkim. AB, AB. Goniec na F3. Wraca trochę do obrony. I goniec na H3. Moi drodzy. Tutaj y, czarne lawirują. Czarne manewrują. Czarne powoli nadgryzają przeciwnika. I. Grozi na przykład ruch F5, F4. Cały czas są jakieś groźby. No a jak goniec by zagrał na G2, co się narzuca, żeby wymienić tego potwora, no to byśmy wymienili i byśmy zagrali F5. Bardzo słaba pozycja dla białych. Uważam, że tu jest strasznie ciężko się bronić. Bardzo ciężko. Tak nie było. Goniec postanowił oddać tu swoją dolę dla zaskoczka i po wybiciu na D5. Hetman zagrywa na D1. Jak nie ma skoczka, to ciężko może gdzieś tam się wcisnąć, ale gońce też robią robotę. No i trzeba pomagać w tej sytuacji po prostu pionkami. Pionek zasuwa na F5 mimo wszystko. Goniec G5. No właśnie tutaj dokładnie wszystko trzeba przeliczyć, bo zauważcie, że goniec atakując wieżę jeszcze ma okazję zbić pionka i troszeczkę obronić króla. Jednakże wieża zagrywa na E4 i goniec zbija na H4. No i teraz tak, tu się narzuca takie bicie, czy te bicie przechodzi? Nie za bardzo, moi drodzy, bo po wybiciu oczywiście jest Hetman G6, wygląda to niezwykle groźnie, ale jest zagranie skoczkiem. No i F4 by świetnie działało, gdyby nie jeden mały niuans. Hetman H5. No i w tej sytuacji jest grać czarnymi bardzo ciężko. Nie ma ataku, atak się kończy. Wymiana nastąpiłaby, no to bardzo łatwo się białymi wygrywa. Jak Hetman E6 skoczek wraca na przykład na F1 i Hetman H5 robi świetną robotę obronną, to nie działa. Powieża E4, goniec zbija oczywiście, i Hetman zagrywa na G6. Teraz już ruch wieża H4 działa. No więc ten goniec musi grzecznie uciekać na D1. Jak grać dalej w tej sytuacji? Zauważmy, że czarne mają dwa pionki mniej, no i jak nie przyatakują dobrze króla, będzie ciężko, będzie ciężko wtedy. Jak grać? Nadgryzamy, nadgryzamy, posunięcie F4. Nawet jak nie widać bezpośredniego bicia, że tam poświęcamy, że nic nie działa, nie szkodzi. Nadgryzajmy przeciwnika powoli. Starajmy się go tutaj z każdej strony no, podszczypywać, bym powiedział. Hetman zagrał na D3, moi drodzy, w tej sytuacji Hetman H5. Pojawia się tutaj opcja, żeby tym Hetmanem dotrzeć jakoś do pola F3 są tutaj jakieś takie fajne manewry, gdzie można to stosować. I zobaczymy, jak sobie z tym. Poradziły białe, bo pozycja jest na tyle napięta, że bardzo ciężko coś tutaj zagrać. W każdym razie skoczek zagrywa na D2. No i jest to, moi drodzy, błąd. Błąd Ananda, który zostaje za chwilę bezlitośnie wykorzystany. Pierwsza rzecz. Wieża zagrała na E2 Bardzo ładny, aktywny ruch No i tutaj tak naprawdę Jakieś grożą wybicia I na F2 Atakujemy Hetman może F7 Goniec na F5 W każdym razie tu wszystko grozi Skoczek zagrał na F3 No i to jest Gwóźdź do trumny moi drodzy Dlaczego? Zadanie zostawiam dla Was Jak zagrać czarnymi, żeby te partie Wygrać Mówiąc tak yy, wprost, jak atakujemy przeciwnika, jest bardzo duża szansa, że nawet na najwyższym poziomie przeciwnik popełni błąd. Jest to żywy dowód tego, moi drodzy. Wieża E3. Piękne zagranie. Hetman odejdzie, zbijamy wieżę, e, zbijamy skoczka. Więc wybić no raczej należy, ale to się wiąże z hetmanem na F3 i hetman z gońcem zrobiły robotę, dostały się do obozu przeciwnika. Hetman zagrywa na c2, aby bronić się od mata, lecz po fg grozi na h2 praktycznie mat. Trzeba odbić. No jest hetman na g3, król h1. I jak zagrać, żeby wygrać? Tutaj jest mat w czterech, ale myślę, że znajdziemy to posunięcie. Goniec f5. Białe się poddały. Prosty powód. No jak jest wybicie na f5, to jest mat na h2. No a w następnym ruchu goniec po prostu daje piekielnie silnego szacha matowego można by tak powiedzieć. Moi drodzy, piękna partia Aroniana, dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się zdrowo, cześć.